Otwieramy wystawę, która nie jest zwykłą wystawą. To globalna premiera, światowy fenomen w Warszawie, po raz pierwszy na świecie, The NBA Exhibition. Na scenie osoby, bez których ta wystawa by się nie odbyła. Pozwólcie Państwo, że przedstawię Państwu Selene Tamallakai, która jest przedstawicielem organizatora i jest dyrektorem International Business. Pana Davida Wattsa, który jest senior directorem Global Partnership NBA, oraz naszego bohatera, którego nikomu z tutaj zgromadzonych nie trzeba przedstawiać, pana Marcina Gortata. No, witam Państwa serdecznie. Od ostatnich 20 minut zastanawiam się, co mogę jeszcze powiedzieć, czego nie usłyszeliście ode mnie. Wydaje mi się, że nie ma już chyba takich formułek, ani zdań, ani moich opowieści. Przede wszystkim jedyną rzecz, którą mogę dodać, to korzystajmy z tego, że tutaj jest taka wystawa. Myślę, że NBA nam dało niesamowitą wystawę, niesamowite możliwości do pojawienia się tutaj, do przyjścia, do zobaczenia, do zachęcenia dzieciaków do tego, żeby zobaczyły, jak wygląda NBA z bliska. I kto wie, może po takiej wystawie, po spędzeniu paru minut tutaj, takie dziecko pójdzie później na parkiet czy na boisko i będzie chciało grać w koszykówkę. Dlatego korzystajmy z tego i miejmy nadzieję, że będzie miało to ogromny wpływ na budowanie popularności koszykówki w naszym kraju i miejmy nadzieję, że pomoże to w rozwijaniu naszej dyscypliny. Ja będę również dostępny za chwileczkę, jak będziecie chcieli Państwo porozmawiać. Teraz nie będę zajmował więcej czasu. Dziękuję bardzo. W piątku już będzie można ją też obejrzeć jako eksponat na naszej wystawie. Rusza w świat, zaraz po Warszawie. So this is the first live autographed authentic item in our exhibition now. Thank you, Marcin. Okay. Thank you so much. You guys have the real, we have the indoor. Indoor, we'll give you that later, yeah.